Witam bardzo serdecznie w podstawowym kursie Redux. Dzisiaj zajmiemy się skonfigurowaniem narzędzia do debugowania, ponieważ w kolejnych odcinkach będziemy coraz więcej robić z samym storem, więc przydałoby się to wszystko ładnie zobaczyć z użyciem narzędzia do debugowania, które pokazywałem w pierwszym odcinku. Podpięcie tego narzędzia jest bardzo proste. Należy zacząć przede wszystkim od ściągnięcia właściwej wtyczki do naszej przeglądarki. Na pewno znajdziecie tą wtyczkę dla Chroma, Firefoxa. W przeglądarce Brave myślę, że też to zadziała. Co do innych przeglądarek, nie jestem tego pewien, ale myślę, że i tak powinniście używać Firefoxa albo najlepiej Chroma, przynajmniej mi się z tymi dwoma przeglądarkami najlepiej pracowało, więc ściągnąłem właśnie wtyczkę. No to teraz sobie wejdziemy do naszego projektu i zobaczymy, czy wtyczka działa. No i problem polega na tym, że nie wystarczy samo zainstalowanie wtyczki, ponieważ też trzeba poinformować Reduxa, że chcemy korzystać właśnie z tej wtyczki do debugowania. Więc wracamy do naszego projektu i sobie zainstalujemy tą wtyczkę. Do jej użycia potrzebujemy funkcję Compose with DevTools. Jest to specjalna funkcja, którą przekazujemy jako drugi parametr do naszej funkcji CreateStore oraz musimy zainstalować, żebyśmy mieli skąd zaimportować tą funkcję, musimy zainstalować Redux DevTools Extension. No więc zainstalowaliśmy naszą wtyczkę w przeglądarce. Zainstalowaliśmy bibliotekę wewnątrz naszego projektu, zresetowaliśmy serwer, zapisaliśmy plik ze zmianami i sprawdzamy, czy możemy się dostać do wtyczki z poziomu naszej przeglądarki. No i widzicie, że mamy tutaj okno, ja je nieco powiększę, gdzie z lewej strony będziemy widzieć wszystkie akcje, które zostały przekazane do naszego redusera. No i widzicie, że mamy tutaj jakby początek, nie dzieje się tutaj za dużo, ale z prawej strony możemy sobie kliknąć na state i podglądnąć to, co aktualnie znajduje się wewnątrz naszego Reduxa. I jest to bardzo fajna opcja. W codziennej pracy z Reduxem możemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. U nas na razie nie ma za dużo tych rzeczy. Na razie tylko zaczynamy naszą historię z Reduxem, więc tutaj za dużo nie widzimy, ale tutaj też bardzo ważna rzecz, z tego poziomu możemy, z poziomu tej wtyczki możemy wykonywać akcje, czyli na przykład tutaj możemy sobie kliknąć Dispatcher, no i widzicie, że mam tutaj okienko, gdzie mogę wpisać po prostu taką akcję, jaką chcę wykonać. No i teraz wpiszę akcję Reset, Type Reset, kliknę Dispatch i tu widzicie, że z lewej strony pojawiła mi się jakby kolejny punkt i tutaj możemy sobie sprawdzić aktualny state po wykonaniu tej akcji. Czyli widzicie, na początku mieliśmy tutaj kolekcję naszych filmów, natomiast po wywołaniu akcji Reset, czyli tutaj jakby do naszego redusera została wrzucona akcja, został sprawdzony jej typ i na tej podstawie został wygenerowany nowy state. I tu oczywiście możemy zrobić operację inną, na przykład add i tutaj sobie na przykład wpisać movie i sobie wpisać na przykład Harry Potter. I wykonamy tą akcję.
I teraz widzicie, że state uległ zmianie. Tu możemy sobie sprawdzić, podglądnąć wszystko. Tutaj też jest fajna opcja diff, która przy większych tak naprawdę state storach się przydaje, bo wtedy, jeżeli mamy dużo danych, no to warto sobie zobaczyć, co nasza konkretna akcja wywołała, i ta opcja też bardzo często się przydaje. No i tutaj też możemy sobie skakać do wcześniejszych na przykład stanów i sobie je dowolnie odtwarzać z użyciem tego suwaka. Dzisiaj może nie jest to super dla nas widoczne, co ta opcja robi, ale z czasem, kiedy podepniemy się na przykład do jakiegoś komponentu React, to zobaczycie, że naprawdę to urządzenie, ten plugin do debugowania Reduxa jest bardzo fajnym narzędziem. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam w ramach zadania domowego pobawieniem się tym narzędziem. Możecie spróbować już sobie porobić coś tutaj samemu, podpiąć to może do jakiegoś istniejącego projektu, gdzie tego nie mieliście. Do tego Was zachęcam, a kolejne materiały możecie oczekiwać, kolejnych materiałów już w przyszłym tygodniu. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, jeżeli coś jest niejasne, jeżeli macie jakieś sugestie co do tego kursu, a ja zachęcam do śledzenia tego kanału. Dzięki i cześć.